Слышу люди негде. Когда интровертист слышит люди, то быстро хочет укрытиться. Ну, поздравка всем. Я смотрю сейчас в... Да, снова я смотрю в лесу. Зачто? Ибо вчера негде тут я нашел гриба. No, wy możecie myśleć, da on isto jest profesjonalny gribar, ale nie, ja nie jestem profesjonalny gribar, da prosto lubię to czynić. Pozrite tu. Grip. Odliczny, kresywy grip. No, i absolutnie najedliwy. Da. I znowu jestem zaczął nagrywać wideo, ale nie widzę tu tych gribów. A wczoraj jestem naszedł nieco takiego, czy to na polsku imenuje się kozak. My to imenujemy kozak, ili profesjonalna, ili taka biologiczno-korektna nazwa, biologiczno-korektne imię to jest koźlarz. Tu niegdy, tu może budete i mieli polną nazwę, jak to się nazywa, jak to się mówi na angielsku. Irbo międzysłowiańskie nie ma tych nazw. Zaczto są komu potrzebne nazwy grybów na umietny język, który jest konstruowany za to, aby ludzie mogli się dobro rozumieć. No, kiedy byłby to język grybarów, może to, gdy gryby byłyby, nazwy grybów byłyby potrzebne. O, pozrzyjcie, niegdy tu, wczoraj, jestem naszedł gryba i to jest następny. I wczoraj jestem jego tu nie uwidział. Toj, który ja jestem naszedł, był niegdy onoj ili onoj. Nie pamiętam tu czas, ale no, pozrzyjcie. Trybuję go wzeti. I tu jest jeszcze jedyno toj. No, to jest koźlarz na polską. I on... rastajut, tak to się wiarojatno mówi, one rastajut przy bryezach, przy tych białych drzewach. No, dobro, trzebuję go wziąć. Da, i mają nadzieję, że natura izwini mnie za to, że ja jestem nie ostawił tej końcówki w ziemi. Bo ja tutaj czas nie mają mojego noża. I no da, może będą tu jakieś insekty ili nieco, ale nie myślę, że będzie dobry, krasiwy, odliczny grip. Trybuję go ukryty tut. I wierojatno. O, dobro. Jedna ruka. Da, pozrzyjcie. No, ja jedyno jestem przyszedł tu, daby sobie prosto chodzić i spacerować. I o, pozrzyjcie. Jesień przychodzi. Da, no. I jestem mi zmyślił, że no, to będzie dobra idea, daby nieco wecze pokazati, ale tu czas tako improwizowano. O, czekajte. Iskaju, czy nie maje tu niczego wecze. Ja jestem naszedł nieczto mnogo interesnego tu. Ha?
Jestem ja tut sam ili nie? Widzicie? To jest mnogo interesno i z lekka straszno. Dobro. Ja nie chcę tu być wecze. Pozrite, o, da. Pozrite tu. To jest grib. I to jest moja ruka, da. O. No, widzicie? Jaki wielki. Dobro, idziemy dalej. Z lekka historii, mojej historii. Pierwo, ja jestem Słowianin. Ja jestem Polak, znaję język polski, kiedy możecie na przykład usłyszeć, kiedy mówię słowo język. Ja mówię poniekogda język. I zaczął jestem uczyć się międzysłowiańskiego niekako 5 miesięcy. No, prosto możecie usłyszeć, jak to jest prosto nauczyć się, kiedy jest Słowiani. O, dobro. Jestem obaczył nieco krasiwego snowa. Pozrite tu. To jest grib, który jest jedliwy, ale nigdy jego nie nabierają. Jerbo prosto jest podobny grib, który jest bardzo, bardzo jadowity. Tu i majete nazwę imię jedliwego griba, tu i majete imię jadowitego griba. No, możecie sobie klikać w linki na dole. Możecie sobie obaczyć, o jakich grybach ja mówię. Dobro, dalsza część historii. Ja jestem naszedł Discord kanał, Discord serwer, który możecie znaleźć też na dole w linkach. Ja tam naczel jestem mnogo mówić z ludami. Za mnie to jest odliczna społeczność, taka międzysłowiańska. Jest mi mnogo przyjemno, da ja jestem tam mógł, no, slučajno, ale jestem tam mógł trafić. No i to teraz mógł, na przykład, chodzić niegdzie w poliach i prosto mówić, nagrywać, zapisywać, wideo zapisywać, zvuk i mógł praktykować jeszcze wecze. No, kogo chcecie, możecie wejść w ten link, w to przyzwanie. Jestem przeczytał, że tu dzień słońce będzie zachodzić ob 17:00 czasinie i 44 minuty. Czekajcie, skażim to jeszcze raz, jerwa. Słońce będzie zachodzić ob 17:40. Słońce będzie zachodzić ob 17:44. Etymologiczna kirylica z staror. Pozrite tam, może ja zdzielam. O, tak. Nie, to nie wygląda jak słońce, ale boli jak. Nie znam. Atomowy grip i nieczto. 17:44. Blagodarim za gledanie. Blagodarim prirodje za krasivogo griba. No, vidimo se. Trzymajcie się. Dobrego dnia wam wszystkim. Cześć.